Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj bardzo prosty przepis na najlepszą jajecznicę, ale zanim przejdziemy do oglądania filmu, chciałbym wszystkim podziękować widzom, że moje filmy Wam się podobają i wpadły do gustu, a nowych widzów zapraszam do subskrybowania. Na początku kroimy ślineczkę. Cebulkę kroimy na piórka. Rozgrzewamy patelnię, dolewamy odrobinę oleju, przekładamy składniki na patelnię. Tutaj niech to sobie wszystko spokojnie się smaży, a w międzyczasie rozbijemy jajka. Cebulka się zarumieniła, przelewamy nasze jajka na patelnię i całość mieszamy. Smażenie zajęło dosłownie 3 minuty i jajeczniczka wygląda na usmażoną. Na koniec można jeszcze doprawić solą. Na koniec można jeszcze dodać szczypiorek. No i tak oto prezentuje się nasza jajeczniczka. W kuchni unosi się piękny, aromatyczny zapach. Jeśli spodobał się film, dajcie łapkę w górę, skomentujcie. A nowych widzów zapraszam do subskrybowania. Na razie, hej!